in the nature. Tak więc w przyrodzie. We can see there is a full of wisdom of God. Możemy zauważać wiele Bożej mądrości. You know what scientists recently found out? Wiecie, co ostatnio odkryli naukowcy? Even the flowers, że nawet kwiaty, the patterns of flowers, że nawet kształt, wzór kwiatów, is also determined by the gene. Jest zdeterminowany przez geny. So how flower will shape, how, what kind of color, what kind of pattern? Tak więc to, jaki kolor będzie miał kwiat, jaki kształt, how the lily should look like? Jak ta lilia będzie wyglądać? It is with God's hand. To znajduje się w Bożych rękach. Controlling the genes. To jest kontrolowane przez Boga poprzez See? Geny. Scientists are finding all kinds of genes today. Tak więc dzisiaj naukowcy odkrywają wiele różnych genów. It was God's intention, God's program. I to było zgodne z Bożą intencją. How lily should look like a lily. Zgodne z planem Bożym to, w jaki sposób ta lilia ma wyglądać. Now, let's get to the diabetes. Teraz przejdźmy do zagadnień związanych z What can we learn from cukrzycą. Diabetes? Czego możemy nauczyć się na podstawie cukrzycy? When you have diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, what happens? To co wtedy może się You have very high blood sugar. Możecie mieć bardzo wysoki poziom cukru we krwi. Why do you have high blood sugar? Dlaczego macie dużo cukru we krwi? You're not burning and converting sugar into the energy. Dlatego, że nie spalacie dość cukru i nie zamieniacie tego cukru na energię. In our cells, w naszej komórce, okay, I'll show you the picture of mitochondria. Pokażę wam zdjęcie mitochondrium. Okay, these are the mitochondria. To właśnie są mitochondria. Okay, mitochondria. Mitochondria i tutaj mamy mitochondria. And this is nucleus. A to jest jądro komórkowe. Mitochondria is very important. Mitochondria są bardzo ważne. Mitochondria is the place where the energy is produced. To właśnie w nich wytwarzana jest energia. Mitochondria is the engine of the cell. Mitochondrium to taki silnik komórki. If your cell is a single car, gdyby wasza komórka była samochodem, and there must be engine, right? To musiałaby mieć też silnik. Some people have lots of energy. Niektórzy ludzie mają bardzo dużo energii. You know, some people can walk 3 hours still not tired. Spacerować 3 godziny dziennie i nie są zmęczeni. Marathoners, you know, albo maratończycy. Run for 1 hour straight. Biegną przez powiedzmy godzinę. Not tired at all. I nie są w ogóle zmęczeni. Some people only walk 15 minutes. A niektórzy spacerują 15 minut. Ja jestem zmęczony. Why there's so much difference? Dlaczego jest taka różnica? Mitochondria. Mitochondria właśnie są odpowiedzią na to pytanie. From outside the car looks same. Na zewnątrz samochody wyglądają podobnie. But inside. Ale wewnątrz. Some cars have more powerful engine. Niektóre samochody mają bardzo dużą moc. 8 cylinders. Mają 8 cylindrów. More expensive, of course. To są takie droższe samochody. Some cars only have a 4 cylinder. A niektóre mają tylko 4 cylindry. When you drive mountains, 4 cylinder. I kiedy podróżujecie pod górę takim samochodem, to wtedy jedziecie jak syrenką. You have 2 cylinders? Nawet 2 cylindry. 2 cylindry. Samochody oh. 2 cylindry to już pod górkę nie można podjechać. But there's a 12 cylinder car. Ale są takie samochody, które mają nawet 12 cylindrów. Ferrari, you know? Ferrari na przykład. No, powerful. Mają dużą moc. There some people have only 2 mitochondria. Są ludzie, którzy mają podobnie też tylko 2 mitochondria. That's why they are tired. I dlatego oni są zmęczeni. Some people have 12 mitochondria. A są ludzie, którzy mają 12 mitochondriów. That's factually it's not true. No, faktycznie to nie jest do końca zgodne z prawdą. Scientifically speaking, ale z punktu widzenia naukowego, in a single cell, w naszej pojedynczej komórce, you can have 200 to 400 mitochondria. Możecie mieć nawet 200 mitochondriów, czy nawet 400. But interestingly, even though you have 12 mitochondria, ale interesujące jest to, że nawet jeśli macie 12 mitochondriów, that number can go down. To ta liczba może finally spaść. It becomes 6. I w końcu może dojść do tego, że będzie tylko 6, 4 and 2. I 2. Even though you have only 2 cylinders. Nawet jeśli macie tylko 2 cylindry. You can increase in number. To wtedy ich ilość może zwiększyć. You can reach to 12. I może dojść do tego, że będziecie mieć też 12 mitochondriów. The engine of your car will never do that. Ale w waszym samochodzie to jest niemożliwe. But mitochondria do that. Ale mitochondria mogą się rozwinąć. How? W jaki sposób? Now let me ask you this. Why mitochondria can increase in number? Dlaczego ilość mitochondriów może wzrosnąć?
Well, what's the difference between the mitochondria and the engine in your car? Jaka jest różnica między mitochondrią i silnikiem w waszym samochodzie? The reason why your engines cannot divide. Powód, dla którego wasz silnik nie może się powielić. And multiply is. Podzielić. Because the engine your car does not have. Jest taka, że silnik w waszym samochodzie nie posiada. What? Czego? Genes. That's nie posiada genów, właśnie. Yeah. But mitochondria divides because it has genes. Ale mitochondria mogą się dzielić, bo mają geny. This is a very recent finding. To jest jedno z ostatnich odkryć. We never knew. When I was in medical school, we never learned that mitochondria has the genes. Wcześniej na studiach, na przykład ja na studiach nie uczyłem się na ten temat. Now they know mitochondria. Ale dzisiaj wiadomo, że mitochondria mają geny. That's why gene respond to the need. To dlatego właśnie gen reaguje na potrzebę. What kind of need? Na jaką potrzebę? When mitochondria can number can increase. When? Kiedy ilość mitochondriów może wzrosnąć? When? Yes. Tak, gdy ćwiczymy fizycznie. Now, there's some people have very easy, fast increase in number of mitochondria. W przypadku niektórych osób ilość tych mitochondriów bardzo szybko może wzrastać. Some people even though they do the exercise. A są tacy, którzy nawet jeśli ćwiczą regularnie. Mitochondria number does not increase. To ilość tych mitochondriów nie wzrasta. They're always tired, huh? Ciągle są zmęczeni, mówią. Even though they did the exercise regularly for the past one month. Nawet jeśli regularnie ćwiczą przez ostatni miesiąc. They're still tired. To ciągle są zmęczeni, brakuje im energii. To some people, a są tacy, they only did the regular exercise 3 days. Którzy tylko 3 dni w tygodniu ćwiczą. They're much more energetic. I wtedy uzyskują takie efekty jak po miesięcznych ćwiczeniach. Let me tell you this. Pozwolę sobie powiedzieć coś. Osoba, która ma tylko 2 mitochondria, after 1 month later, po miesiącu, there can be only 4. Może mieć tylko 4 mitochondria. But another person, ale inna osoba, with the 2 mitochondria, która posiada 2 mitochondria, 3 days later, po 3 dniach, they can have a 6. Może mieć już 6. Why? Dlaczego? You already learned. Już uczyliście się o tym. Think about genes. Pomyślcie o genach. Yeah, gene respond to the meaning. Jest tak dlatego, że gen reaguje na znaczenie. Gene respond to love. Gen reaguje na miłość. If you say, jeśli powiecie, okay, Dr. Sangli says, a doktor Sangli powiedział, if I do exercise, jeśli będę ćwiczyć, I can increase my number. To wtedy zwiększę ilość mitochondriów. Is this only way? Czy to jest jedyny sposób? I hate this. Nienawidzę tego. I need to find some other way. Muszę znaleźć jakiś inny sposób. Without doing exercise. Bez tych ćwiczeń fizycznych. And gene in the mitochondria is totally confused. I gen w mitochondriach całkowicie nie rozumie, o co w tym wszystkim chodzi. Do we multiply what? Czy my mamy się powielać, podzielić, czy co? Does this person need me or not? Czy ta osoba mnie w ogóle potrzebuje, czy nie? Gene respond to the. Gen reaguje na meaning, na to, co ma znaczenie, the message, na poselstwo. What kind of message you are sending? Jakiego rodzaju poselstwo? If you're doing exercise. Jeśli ćwiczycie fizycznie. Wow, I didn't know exercise is this fun. Nie wiedziałem, że te ćwiczenia dają this tyle radości. I'm glad I tak listened to cieszę, the doctor saying this lecture. Mogłem uczestniczyć w wykładach doktora Lee. Then your genes are very happy. I wtedy wasze geny są bardzo szczęśliwe. They need us. He need us. On potrzebuje nas. More. Dlaczego? Very fast response. Ta reakcja jest wtedy czymś bardzo szybkim. See, we are very spiritual being. My jesteśmy istotami duchowymi. We are not bunch of meat. Nie jesteśmy jedynie jakąś kupą mięsa. We are bunch of letters. Jesteśmy zbiorem liter. Letter includes message. Literami, które zawierają pewne poselstwo. Letter has meaning. Literami, które zawierają znaczenie. So everything we do must be meaningful. Dlatego wszystko, co robimy, musi mieć znaczenie. Then our genes wonderfully respond. I wtedy te geny w cudowny sposób reagują na to. Okay, this is the nucleus. To jest jądro. And this is the chromosome. Tutaj mamy chromosom. And here's the gene. A tutaj gen. Gen. Genes, okay. Genes are in the chromosome, okay? Geny znajdują się w chromosomach. And here's the mitochondria. A tutaj widzimy mitochondrium. And the sugar comes in. Cukier wnika do mitochondrium. Sugar, how do you say sugar? Cukier. Sugar comes into mitochondria. Again, cukier wnika do mitochondrium. And then następnie. Oxygen. Następnie tlen również dostaje się do mitochondrium. Okay. There's a cars parked outside. Na zewnątrz zaparkowane są samochody. In the engine of car right this moment. W silniku samochodu there are oxygen znajduje się tlen and the gasoline, right? I paliwo. So sugar is the best gasoline for the mitochondria. Cukier jest najlepszym paliwem dla mitochondrium. So there's a fuel.
Tak więc jest już paliwo. There's oxygen. Jest tlen. Your car is quiet. Ale samochód nie pracuje. Your car does not burn gasoline. Dlatego, że wasz samochód nie spala paliwa. Why not? Dlaczego tego nie robi? There's no spark. Dlatego, że brakuje iskry. There's no ignition. Samochód nie został uruchomiony. That's when we need this iskra. I dlatego potrzebna jest iskra. Iskra. To jest iskra. Then the cell produce energy. I wtedy dopiero komórka jest w stanie wytworzyć energię. Yeah. Heat, right? Ciepło. It become hotter and hotter. Tak więc samochód ogrzewa się. Power, right? And moc jest również się pojawia. Electricity. I elektryczność. Yeah. And the entire thing we call i to wszystko razem energy. Nazywamy energią. So it is iskra produce energy. Tak więc to iskra wytwarza energię. Burning some fuel. Spalając pewne paliwo. And consuming oxygen. I również wykorzystując tlen. So if you have more iskra, tak więc jeśli macie więcej iskry, you become hungrier fast. To wtedy możecie być głodni. And what is the nature of iskra? Jaka jest natura iskry? We already talked about. Mówiliśmy już o tym. The nature of iskra is what? Jaka jest natura iskry? Love. Miłość. Yeah. Beauty. Piękno. Wow, this is beautiful. To jest piękne. Then you become very hungry. I wtedy stajecie się bardzo głodni. Because you burned. Dlatego, że spalacie paliwo. So if you're listening to the lecture, więc gdy słuchacie wykładu, which is very interesting and beautiful, wykładu, który jest bardzo interesujący i piękny, then you become hungry. Wtedy stajecie się głodni. If you're listening the lecture, which is very boring, a gdy słuchacie wykładu, który jest bardzo nudny, and you go, then it is 1 o'clock, then it is now 1 o'clock. Jest już pierwsza godzina. Are you hungry? Jesteście głodni? Oh, I don't feel like eating lunch. Ja nie czuję się tak, jakbym już miał jeść obiad. Why? Because there has been no iskra in the Dlaczego? Dlatego, że nie pojawiła się jeszcze iskra. You didn't burn what you ate in the breakfast. Nie spaliliście jeszcze tego, co spożyliście w czasie śniadania. Very spiritual being. Jesteśmy istotami duchowymi. When you listen to the truth. A gdy słuchacie prawdy. Yes, this is truth. Tak. To jest prawda. I love this truth. Ja kocham tę prawdę. Isn't this beautiful? Czy to nie jest piękne? Oh, God is so loving. Bóg jest taki kochany. It's all iskra. I to wszystko wtedy dociera do was w postaci iskry. Oh, this is so meaningful. To ma takie znaczenie. It's iskra. W tym też jest iskra. Truth. Prawda. Beauty. Piękno. And goodness. I dobroć. And love. I miłość. And love is truthful anyway. W miłości oczywiście jest i tak prawda. Love is beautiful anyway. Miłość jest też piękna. Love is good. Jest dobra. And love is meaningful. I ma wielkie znaczenie. That's why love is the most powerful iskra. To dlatego miłość jest taką iskrą, która posiada największą moc. Without iskra, a bez iskry we cannot live. Nie jesteśmy w stanie żyć. We cannot produce energy in nie możemy wytworzyć energii w mitochondriach. We die. I umieramy. So God has to send iskra. Tak więc Bóg musi posłać iskrę. So who can be more powerful? A więc kto może mieć więcej mocy? Who can be more energetic? Kto może mieć więcej energii? Those who has more iskra. Ci, którzy mają więcej iskry. What is iskra coming from? A skąd pochodzi iskra? That's why Jesus says. To właśnie dlatego Jezus Men mówi. Shall not live by człowiek bread alone. Nie będzie żył jedynie chlebem. Men should live by the word coming out of Ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Iskra is in the word of God. Iskra znajduje się w Słowie Bożym. Because the word of God is love. Dlatego, że Słowo Boże jest miłością. Love is power. A miłość posiada moc. Love is energy to ignite. Jest energią, która może the burning of the uruchomić cały ten proces spalania energii w mitochondriach. How spiritual and how biological. Jak bardzo jest to czymś duchowym i biologicznym. And we learned about the mitochondria. Uczyliśmy się to na temat mitochondriów. The sugar must be burnt. Cukier musi zostać spalony in mitochondria w mitochondrium to produce energy. Aby wytworzyć energię. Now, for the sugar to come into the cell, aby cukier mógł wniknąć do komórki, on the cell membrane, w błonie komórkowej, sugar does not simply diffuse into the cell. Nie polega na tym, że cukier w jakiś sposób przenika do komórki. That's a salt, na zasadzie dyfuzji. Calcium, jest sól, wapń, magnesium, magnez,
Everything has its own channel to pass through. I wszystko z tego, co wymieniłem, posiada swoje własne kanały, przez które może wniknąć do komórki. Isn't that amazing? Czy to nie zdumiewające? It is all planned. Wszystko to jest zaplanowane. There's a channel for the sugar. Jest taki kanał dla cukru. There's a channel for the calcium. Kanał dla wapnia. It is all created that way. Wszystko to zostało w ten sposób stworzone. Okay. When man is created, I think God knew that we're gonna eat some, gonna need to eat some calcium and so on. Bóg jest stworzony tak, że Bóg po prostu wiedział o tym, iż będzie spożywał on pokarmy, które zawierają wapń, magnez i to wszystko, co zostało wymienione. There's a channel for the sugar. Tak więc tu mamy taki kanał dla cukru. This scientist called this channel glucose transporter. Ten kanał naukowcy określają mianem transportera glukozy. GTL4, they call it. Yeah. GTL4. And so we'll just say doors, okay? Ale będziemy mówić o tym po prostu drzwi. And this channel, this door is closed and open and closed. Ten kanał, te drzwi mogą się zamykać, otwierać i znów zamykać i otwierać. And how these doors open and close? W jaki sposób te drzwi mogą się otwierać i zamykać? Scientists found there is a kind of structure. Naukowcy odkryli, że istnieje też w błonie komórkowej taka specjalna struktura. Just like a switch on the elevator door. To wygląda tak jak taki guzik, przełącznik przy drzwiach windy. You need to push the switch. Musicie nacisnąć na ten przełącznik, aby drzwi windy mogły się otworzyć. And what is pushing the door bell? Ale co naciska ten guzik, który znajduje się przy drzwiach? That insulin. Insulina ma takie zadanie. And insulin is produced. Insulina jest wytworzona from the pancreas. Przez trzustkę. And in the pancreas. A w trzustce? There is a gene for the insulin. Znajduje się gen odpowiedzialny za wytwarzanie insuliny. And then insulin is produced. I wtedy insulina jest wytwarzana. And insulin comes to the doorbell. I następnie zbliża się do tego guzika, który znajduje się przy drzwiach. The doorbell and it opens. Następnie naciska ten przycisk i drzwi się otwierają, a następnie cukier wnika do wnętrza komórki. Comes into the mitochondria. Następnie ten cukier dostaje się do mitochondrium, then oxygen comes, a wtedy dostaje się tam również tlen, then iskra. Iskra. Then energy produced. I to wszystko sprawia, że pojawia się energia. Energia jest wytworzona. This is amazing process. To jest zdumiewający proces. Let's say you eaten some potato. Powiedzmy, że spożywacie ziemniaki. By the way, I love this potato the way it is. A przy okazji chciałbym wam powiedzieć, że uwielbiam te ziemniaki, które przygotowywane są tutaj. It's a good food. To jest naprawdę dobra żywność. And it's very similar to Korean way of cooking, you know. I bardzo podobne jest to, co tutaj spożywacie, do tego, co jemy w Korei. I'm so happy that my wife eats. I jestem szczęśliwy, że moja żona to spożywa. I'm you know, adapted to many different kind of food. Ja jestem przyzwyczajony do różnego rodzaju potraw. But she only likes Korean food. Ale ona lubi tylko koreańską żywność. It is very difficult. I dlatego czasami pojawiają się problemy. But so far she has no problem. Ale tutaj, jak do tej pory, on nie ma żadnego problemu. So this is amazing process. Tak więc ten proces jest naprawdę niezwykłym procesem. Let's say I had some potato. Powiedzmy, że spożywam ziemniaka. Did you know when you're a little boy? Czy wiedzieliście o tym, kiedy byliście małym chłopcem czy dziewczynką? When you have some potato, gdy spożywaliście ziemniaki, you have to produce insulin. Że musieliście wytworzyć insulinę? You didn't know. Nie wiedzieliście o tym. But it was doing that from the beginning, you know? Ale od samego początku trzustka tę insulinę wytwarzała. What amazing wisdom of God. Tym ukryty jest ten niezwykła mądrość Boża. So when we eat the potato, tak więc, gdy spożywamy ziemniaki, we have some, you know, carbohydrate, to wraz z ziemniakami dostarczamy organizmowi węglowodany. And this carbohydrate is converting to the sugar. I te węglowodany są przekształcane w cukier. Then insulin gene is activated. A następnie uaktywniony jest gen insuliny. Do you activate your own insulin gene? Czy to wy sami uaktywniacie swój gen insuliny? No. Nie. It is exactly insulin gene. Ktoś inny uaktywnia ten gen. If you eat the meat, jeśli spożywacie mięso, there's no insulin. Nie ma wtedy żadnej insuliny. Then there's something else. Ale jest coś innego.
See, it is God in charge of handling your gene all the time. To Bóg sprawuje kontrolę nad tym, co dzieje się w genach. I czyni to cały czas. We're not in charge. My nie sprawujemy tej kontroli. You ate some potato or rice. Jak więc spożywacie ziemniaki, czy na przykład ryż. And God sent iskra. Wtedy Bóg posyła iskrę. To the pancreas. Do trzustki. To wake up the insulin gene. Aby obudzić gen insuliny. And produce insulin. I aby wytworzyć insulinę. And insulin comes here. Wtedy insulina dociera tutaj. And push the doorbell. I naciska na ten przycisk. And then door opens. Następnie otwierają się drzwi. Sugar comes in. I cukier wnika do wnętrza komórki. What an interesting process, right? Bardzo interesujący proces, prawda? It is all planned this way before your birth. Wszystko to zostało zaplanowane, zanim jeszcze przyszliście na świat. Then God sent iskra again. I wtedy znów Bóg posyła iskrę to the mitochondria, do mitochondrium, to produce energy, aby znów wytworzona została energia. So we can stay alive. Tak, abyśmy mogli nadal żyć. Amazing. Zdumiewające. We are totally dependent upon God. My całkowicie jesteśmy uzależnieni od Boga. Every moment. I to w każdej chwili naszego życia. If God takes his hand off from us, gdyby Bóg cofnął swoją rękę, we're instantly natychmiast dead. Bylibyśmy martwi. Instantly. Natychmiast. It is not the automatic process. To, że żyjemy, nie polega na jakimś automatycznym procesie. God puts, you know, push the switch. Bóg po prostu przyciska jakiś guzik. And we live, 80 years. I wtedy żyjemy 80 lat. And we die. No. A potem umieramy. Every tak moment, nie jest. Every moment, God is responsible. W każdej chwili Bóg sprawuje kontrolę nad naszym życiem. Ellen White said this. I Ellen White powiedziała to. I don't know how she could say that. Nie wiem, jak to możliwe, że ona to powiedziała. We all scientists used to believe in the past. My naukowcy w przeszłości wszyscy wierzyliśmy. The life process is automatic process. Że te wszystkie procesy życiowe są czymś automatycznym. But only Ellen White says. Ale tylko Ellen White mówi, it's not automatic. Że to nie jest automatyczne. Because God is working every second. Że to Bóg pracuje nad tym do każdej sekundy naszego życia. She's right. I ona ma rację. Finally she's right. When scientists found out all these genes. Gdy naukowcy odkryli wszystkie te geny, teraz okazuje się, że ona ma rację. Some genes has to turn on. Niektóre geny muszą być włączone. Some genes has to be turned off. A niektóre wyłączone. On time. I to we właściwym czasie. When you have diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, when I was in medical school, gdy studiowałem medycynę, my professor told me, mój profesor powiedział mi, that if you have, when you have diabetes, że jeśli ktoś choruje na cukrzycę, your pancreas has a problem producing insulin. To wtedy trzustka takiej osoby nie może wyprodukować odpowiednich ilości insuliny. That was not true. Ale to nie było zgodne z prawdą. Today we know, dzisiaj wiemy, when you have diabetes, że gdy chorujecie na cukrzycę, your pancreas produces insulin, wasza trzustka fine, wytwarza no dostateczne ilości insuliny. However, there is a certain type of diabetes, jest oczywiście inny rodzaj cukrzycy, in which your pancreas is not producing insulin sufficiently. W przypadku której faktycznie trzustka nie wytwarza odpowiednich ilości insuliny. That is a special kind of diabetes. To jest szczególny rodzaj cukrzycy. We call it juvenile diabetes. Cukrzyca młodzieńcza. It's a children's diabetes. To jest cukrzyca, na którą najczęściej zapadają dzieci. It is a kind of autoimmune disease. I to już jest choroba autoimmunologiczna. It is not the normal adulthood diabetes. A nie taka najczęściej spotykana cukrzyca dotykająca osoby w starszym wieku. Right now we're talking about normal adult diabetes. Teraz mówimy właśnie o tej cukrzycy drugiego typu najczęściej spotykanej. So, in adult diabetes, a nie o młodzieńczej. Insulin production by pancreas is normal. Tak więc w przypadku tej cukrzycy ilość wytwarzanej insuliny jest normalna. Then where could be abnormal? Tak więc w czym tkwi cały problem? Obviously, when you have diabetes, this door is not open. Gdy chorujecie na tę cukrzycę, chodzi to o to, że te drzwi po prostu nie są otwarte. Most of time it is closed. W większości przypadków te drzwi są zamknięte. That's why sugar in the blood is increasing. I to dlatego podnosi się poziom cukru we krwi. Cukier nie może wniknąć do komórki, pozostaje w krwi. That's why your cells cannot produce much energy. I to właśnie dlatego komórka nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej ilości energii. Very little energy. Ale wytwarza tylko niewielką ilość. That's why you feel tired. I dlatego czujecie się zmęczeni. And also when you have diabetes, you are feeling very thirsty. Gdy chorujecie na cukrzycę, również czujecie ciągle pragnienie. Why?
Dlaczego? Because you have too much blood sugar. Dlatego, że macie za mało cukru w komórkach. And when you have too much sugar in the blood. A gdy macie za dużo cukru we krwi, it is very damaging to your blood vessel. To wtedy wyrządza to wam bardzo dużą krzywdę. That means the blood concentration is too high. Niszczy naczynia krwionośne i ilość tego cukru we krwi jest zbyt duża. The cells lining up on the wall of the blood vessel inside. I te komórki, które są wyściółką naczyń krwionośnych, it can be dehydrated very easily. One z łatwością ulegają odwodnieniu. Why? Because your blood is too much concentration. Dlatego, że we krwi znajduje się zbyt duża koncentracja cukru i innych składników. So water content of the cells lining in inner wall of your blood vessel is coming out into the water. Tak więc ilość wody w tej wyściółce, wewnętrznej wyściółce naczyń krwionośnych jest zbyt mała. So cells in the blood vessels can die very easily because i wtedy te komórki tworzące ściany naczyń krwionośnych z łatwością ulegają zniszczeniu. That's why the worst thing about diabetes is. Tak więc z tego powodu tym co najgorsze w przypadku cukrzycy. People are having their small blood vessels damaged very easily. Jest to, że u tych osób bardzo szybko niszczone są te najmniejsze naczynia krwionośne. That's why when you have diabetes, dlatego gdy chorujecie na cukrzycę, you have complications in the eyes. Możecie mieć różnego rodzaju problemy z organem wzroku. Inside the eye, on the retina, there's a lot of small capillaries. W narządach wzroku, a w szczególności w okolicach siatkówki, znajdują się duże ilości tych naczyń włosowatych, najdrobniejszych naczyń krwionośnych. And the kidney. I podobnie jest, jeśli chodzi o nerki. Kidney has many small white, small blood. W nerkach również znajduje się bardzo duża ilość tych małych naczyń krwionośnych. I'd like to show you some picture of the kidney. Pokażę wam zdjęcie nerki. Okay, this is kidney here. To jest nerka. And urine is formed here. I tutaj tworzony jest mocz. And then urine drains. Następnie mocz. And then it goes down. Wnika do przewodów moczowych. It's okay. There's kidney, two kidney. Tutaj mamy dwie nerki. Left and right. Lewą i prawą. This is magnified kidney, okay? A to jest powiększona nerka. So urine is formed, it goes down to tube, yellow tube. Tak więc wytwarzany jest w nerkach mocz, a następnie przechodzi do przewodów moczowych. And this is bladder. A tutaj mamy pęcherz moczowy. Where urine is stored and collected and stored. Gdzie gromadzony jest mocz. And this is blood vessel. A tutaj mamy te główne naczynia krwionośne. Goes into the kidney. Które następnie wnikają do nerek, comes out kid. A te wychodzą z nerek. And look, this is artery, blood goes into the kidney. A to jest tętnica nerkowa, która wnika do nerki. And comes out of kidney. I żyła, która wychodzi z nerki. Okay. When you look at this area, gdy patrzymy na ten obszar, there's many different this kind of structures you can see. To widzimy tam wiele właśnie tego typu organów. And we doctors call this organ glomerulus. I to jest torebka Baumana. Now blood comes in. Tu tędy wnika krew. So this is like a capsule here. Ta torebka wygląda jak taka kapsuła. And this is where the urine is formed. I to właśnie w tym miejscu formowany jest mocz. Blood is filtered out. Krew jest oczyszczana z toksyn. So the blue arrows here. Te niebieskie strzałki tutaj. And this urine is coming out. To właśnie tędy wnika mocz. So, this is most important structure of kidney. To jest najważniejsza część nerek. This is all these blood vessels like this. To wszystko to są naczynia krwionośne. So when you have diabetes, tak więc gdy chorujecie na cukrzycę, blood inside this blood vessel is very highly concentrated because of high sugar. To wtedy ta krew, która znajduje się wewnątrz nerek, zawiera dużą koncentrację między innymi cukru. And that's why this blood cell shrinks and dehydrated. I to dlatego te komórki kurczą się i są odwodnione. And damaged. I zniszczone. So we call it the diabetic nephropathy. I pojawia się wtedy taka choroba nerek na tle cukrzycy. So many people are suffering from kidney problem. I w ten sposób wiele osób cierpi z powodu różnych problemów z nerkami. When they have diabetes. Gdy chorują na cukrzycę. And another kind of complication is. Jest jeszcze inna komplikacja, inny problem, który może się tu pojawić. Diabetic neuropathy. To jest taka neuropatia związana z cukrzycą. Nerve is dying.
Dlatego, że obumierają też nerwy. Like a nerve is like a fiber. Nerw zawiera takie włókna nerwowe. And this nerve tissue is also supplied oxygen and nutrient by the capillary blood vessels. I składniki odżywcze, tlen między innymi, dostarczany jest do tych włókien nerwowych poprzez te najmniejsze naczynia krwionośne, czyli włosowate naczynia. So when blood vessels is damaged, tak więc gdy to naczynie krwionośne jest zniszczone, the nerve is not receiving enough nutrient. Wtedy ten nerw nie otrzymuje dostatecznej ilości składników odżywczych. So nerve dies. I ginie wtedy. Before nerve dies, you have a very... Ale zanim ten nerw zostanie zniszczony, strange sensations. Wtedy pojawiają się takie dziwne objawy. Feel like a needles. I odbieramy to jako takie ukłucia. Feeling strange burning sensation. Palenie w okolicach mięśni. And eventually you lose sensation. A po pewnym czasie te objawy znikają. That means nerve is dead. Dlatego, że ten nerw jest już martwy. Can nerve come back? Czy nerw może się zregenerować? Can kidney come back? Czy nerka może również zostać odbudowana, zregenerowana? Can your eye come back? A gałka oczna? Interesting question, okay? To są ciekawe pytania. We'll get to that point. Ale wrócimy jeszcze do tego. That's kidney. To jest nerka. Okay, this is the structure of the kidney here. Tak wygląda właśnie budowa nerki. Now this is the area you saw. To jest właśnie ten obszar, o którym przed chwilą mówiliśmy. This is where urine is formed. Tutaj właśnie tworzony jest mocz. And it just go around and a tu mamy różne przewody, którymi płynie mocz, aż w końcu dostaje się do pęcherza moczowego. So this is normal, okay? But when you have diabetes, gdy chorujecie na cukrzycę, and this door is not opening, to te drzwi nie otwierają się w wystarczającej mierze. Now the key point is why door is not opening. Chodzi więc właśnie o to, dlaczego te drzwi się nie otwierają. The scientists did not know for a long time. Naukowcy przez długi okres czasu nie wiedzieli, dlaczego tak jest. And these people with diabetes, i te osoby chore na cukrzycę, obviously require more insulin to open the door. Co dziwne, wymagają więcej insuliny, aby te drzwi mogły się otworzyć. Why? Dlaczego? So scientists used to say, więc naukowcy zwykli byli kiedyś mówić, say this, if you have diabetes, że jeśli chorujecie na cukrzycę, your cells become very resistant to the insulin. To wtedy wasze komórki są bardzo oporne na insulinę. Or you, your cells become very insensitive to the insulin. Albo komórki stają się bardzo niewrażliwe na insulinę. But they didn't really know why. Ale nie mieli pojęcia, dlaczego tak jest. Why cells become resistant or insensitive to the insulin? Dlaczego te komórki przestały być wrażliwe na insulinę albo były oporne na nią? Finally scientists found out about two years ago. W końcu, dwa lata temu naukowcy zrozumieli, they dlaczego found tak out. Jest. Odkryli, there is a protein substance which covers this, że istnieje takie białko, proteina, które to białko zakrywa ten przycisk u drzwi dla cukru. Normal healthy person do not have this cover. Zdrowa osoba nie ma tego białka, które zakrywa ten receptor. See, I told you yesterday. Wczoraj mówiłem wam, when you have Alzheimer's disease, że gdy ktoś choruje na chorobę Alzheimera, you produce, to wtedy wytwarza strange protein, right? Dziwne białko, which normal person does not produce, którego zdrowa osoba nie wytwarza. And when you have diabetes, a gdy chorujecie na cukrzycę, you produce, to wtedy wytwarzacie abnormal protein, również takie nienormalne białko, normal person does not produce, którego nie wytwarza zdrowa osoba. When he was young, gdy on był młody, he didn't produce this, nie wytwarzał tego. But when he became 50 years old, ale gdy miał 50 lat, he began to produce this, to jego organizm zaczął wytwarzać takie nienormalne białko. And scientists put the name of this, i naukowcy they call it, nadali temu nazwę. They called it resistin. I nazwali to rezystyną. You know what the resist means, right? Wiecie, co oznacza resist w języku angielskim. Then, as in, a jeszcze dodamy do tego in, always means substance. To zawsze oznacza substancję. So, diabetic people are producing resistin. Tak więc cukrzycy wytwarzają rezystynę. Resistin. Coś, co powoduje oporność. Now, to produce this resistin, ale aby wytworzyć rezystynę, they found there's a gene which produce resistin. Naukowcy zrozumieli, że musi być też gen, który ją wytwarza. Normal person, healthy person do not have resistin. Zdrowa osoba nie posiada takiego genu wytwarzającego rezystynę. And it's because of their need. A jest tak z powodu potrzeby. What kind of person needs this resistin? Jakiego rodzaju osoba potrzebuje czegoś takiego jak rezystyna? So they don't have to open the door.
tak, aby drzwi dla cukru nie mogły się otworzyć. So if they don't open the door, a jeśli drzwi się nie otworzą, sugar does not come in, to wtedy cukier nie wniknie do wnętrza komórki. So they don't have to produce energy. I wtedy nie będzie energii. What kind of person? Jakie osoby nie chcą energii? Person who doesn't tak, do the exercise? Te osoby, które nie chcą ćwiczyć. If you don't like to do the exercise. Jeśli nie lubicie ćwiczyć. Everybody else is doing exercise. Wszyscy powiedzmy ćwiczą. And you says, I hate it. A wy mówicie, ja nienawidzę tych ćwiczeń. I don't like to do the exercise. Ja nie cierpię ćwiczeń. So first of all, lack of exercise. Tak więc przede wszystkim brak ćwiczenia. And second, a po drugie, too much fat. Za dużo tłuszczyku. High fat. Wysoki poziom tłuszczu w organizmie. When you have too much fat in the, a gdy macie za dużo tłuszczu, diet, a szczególnie gdy jest go za dużo w waszej diecie, what happens is blood become very thick. To wtedy wasza krew staje się za gęsta. And the red blood cell is carrying the oxygen. I wtedy czerwona krwinka, która przenosi tlen, red blood cells become very sticky each other. Wtedy te krwinki czerwone, one zlepiają się ze sobą. And they don't move freely. I nie są w stanie szybko się poruszać, przemieszczać. That's why they cannot supply this oxygen. To dlatego nie są w stanie dostarczyć odpowiednich ilości tlenu. So when you don't have enough supply of oxygen, a gdy nie macie dostatecznych ilości tlenu, you cannot burn, even though you have iskra. To wtedy nie jesteście w stanie spalić cukru, pomimo tego, że macie iskrę. Even though sugar comes in, i nawet jeśli cukier wniknie do komórki, without oxygen, to bez tlenu, it's no use. To wszystko jest nieużyteczne. So that's why if you have high fat diet, to dlatego, gdy wasza dieta jest wysokotłuszczowa, you don't open the door. Wasze komórki nie otworzą drzwi dla cukru. Because there's no need to open the door. Dlatego, że nie ma potrzeby, aby te drzwi otwierać. That's why you produce this cup resistance. I to właśnie dlatego wasz organizm wytwarza wtedy rezystynę. It's all according to the need. Wszystko to zależy od potrzeby. Okay, fat. Tłuszcz. Too much fat. Za dużo tłuszczu. Then we take care of exercise. Mówiliśmy o braku ćwiczeń fizycznych, okay, o nadmiarze tłuszczu. But there are some people. Ale są też ludzie. Even though they don't do much exercise. Że pomimo tego, że nie ćwiczą fizycznie, like a brother Jankowski, tak jak brat Jankowski, he didn't do much exercise. On nie wykonuje za dużo ćwiczeń. But he did not have diabetes yet. Ale nie ma jeszcze cukrzycy. And I found out why. I ja zrozumiałem, dlaczego tak jest. Why? Dlaczego? On the other hand, z drugiej strony, some people do the exercise. Niektórzy ludzie ćwiczą fizycznie. Some people don't eat high fat. I przy tym nie spożywają za dużo tłuszczu. But they still have diabetes. Ale zapadają na cukrzycę. Why? Dlaczego? I don't know. Some people like brother Jankowski, very happy person. Right? Właśnie ci ludzie, tacy jak brat Jankowski, są osobami bardzo szczęśliwymi, and, radosnymi. And with the more iskra. I posiadają iskrę. And then even though you have some fat. A w takiej sytuacji, nawet jeśli taka osoba spożywa tłuszcz. Even though you don't do the exercise. I pomimo tego, że nie ćwiczy w wystarczającej mierze. You have iskra. Bo mając iskrę. That's why you don't have diabetes yet. Nie zapadnie tak szybko na cukrzycę. But there are some people. Ale są tacy ludzie. Who are strict vegetarians. Którzy są ścisłymi wegetarianami. And i ćwiczą fizycznie. Doing exercise. Gimnastykują się. And they have that. I chorują na cukrzycę. Why? Dlaczego? They're angry. Oni się irytują łatwo. Złoszczą się. They don't have iskra. I nie mają iskry. Why? Because they have no joy. Dlatego, że nie mają radości. They're too critical. Za bardzo krytycznie nastawieni są do życia i do innych ludzi. They're not loving. Nie potrafią kochać. Iskra comes from love. A iskra ma związek z miłością. When I became a Seventh Day Adventist, gdy ja zostałem adwentystą dnia siódmego, and I learned about everything. I zacząłem dowiadywać się o wszystkim. Then I came to the church. Wtedy znalazłem się w kościele. Why they're eating fat? I popatrzyłem, co tu się dzieje? Oni jedzą tłuszcz. No, they're eating Loma Linda food. Jedzą jakieś tam z Loma Lindy pokarmy. I was mad. Byłem wściekły. What is these people doing? Co ci ludzie w ogóle robią? And when I met a pastor, i gdy pewnego razu spotkałem pastora, who was fat, który był tłusty. I didn't feel like talking to him, you know? To wtedy nie chciałem w ogóle z nim rozmawiać. I was angry. Byłem wściekły. Yeah, that's the, I could get sick. I w ten sposób sam mogłem zachorować.
I was on healthy diet. Chociaż byłem na zdrowej diecie. I was exercising. Ćwiczyłem fizycznie każdego dnia. But I was angry Adventist. Ale byłem takim rozzłoszczonym adwentystą. We have to be happy. Musimy być radośni. We have to understand. Musimy zrozumieć. God understands his people. Zrozumieć innych ludzi tak jak Bóg rozumie. So that's why his people wants king. To dlatego jego lud właśnie. Was very sad. Kiedy chciał króla, Bogu było bardzo przykro. God even persuaded Samuel. I Bóg nawet musiał tłumaczyć to Samuelowi. It's okay. W porządku. Let's give him king. Dajmy im króla. And we can still love him. I kochajmy ich dalej. We'll see. I zobaczymy. We'll have to wait and see. Będziemy czekać i zobaczymy. That's most of the Moses law is. Tak więc tak wygląda prawo mojżeszowe. That's why we see Jesus in the Moses law. To właśnie dlatego w prawie mojżeszowym możemy zobaczyć Jezusa. God who loves us. Boga, który nas kocha. That's why he's being so flexible. To właśnie dlatego musimy umiejętnie patrzeć na tę historię. Can you imagine? Czy możecie sobie wyobrazić, when, if God gave Moses, że kiedy Bóg dał Mojżeszowi prawo, if anyone hits, you które know, mówi, you know, slaps your, you know, right cheek, że jeśli ktoś uderzy was w prawy policzek, turn your left. To nastawcie mu lewy. Can you believe how those people took that law? Czy możecie sobie wyobrazić, jak ludzie zareagowaliby wtedy na takie prawo? They'll use that law. Oni nie chcieliby stosować tego they'll prawa. They'll go over a slap. Oni chcieli tylko bić. Then turn your left. Odwrócić drugi policzek. Before understanding Jesus. Zanim mogli zrozumieć Jezusa. That kind of law, original law, is useless. To prawo byłoby dla nich czymś bezużytecznym. Oh, God's people did not know Jesus yet. Dlatego, że lud Boży nie znał wtedy Jezusa. So, God was very sad. Tak więc Bogu było bardzo przykro. And he had to give him to that low level law. I musiał dać im inne prawo, na innym poziomie. But God still sent his son Jesus. Ale Bóg posłał swojego Syna Jezusa. So Jesus himself came. Tak więc sam Jezus przybył. And Jesus is trying to explain the law. I próbował wyjaśnić to, czym jest prawo. It was not so in the beginning. Ale na początku tak nie było, mówił. Moses law is like this because of hardening of people's heart. Prawo mojżeszowe tak właśnie wyglądało, dlatego że wasze serca były zatwardziałe. Isn't it beautiful God? Czy to nie jest piękny Bóg? Okay. So, and lack of iskra. Tak więc brak iskry jest kolejnym powodem. So, this is the really three reasons. To są trzy podstawowe przyczyny. Why you have that is. So, lack of iskra equals to the too much stress. Brak iskry jest równoznaczny ze zbyt dużą ilością stresu. Your life is full of worry. W waszym życiu zamartwiacie się przesadnie. Full of anger. Jest pełno złości. Full of fear. Strachu. Always. Cały czas. Then you have very little iskra. I wtedy macie bardzo mało iskry. You can be diabetic. I możecie zachorować na cukrzycę. So, your gene responds to the need. Tak więc wasz gen reaguje na potrzebę. Now you know this. Teraz już wiecie. Now you're on healthy diet. Teraz spożywacie zdrową żywność. Okay. Walking. Spacerujecie. Doing exercise. Ćwiczycie fizycznie. Stretching. Robicie ćwiczenia rozciągające. And now you know the wonderful message. Znacie wspaniałe poselstwo. This is good. I mówicie, to jest dobre. And you have more iskra. I macie coraz więcej iskry. Then, do you need this? To czy potrzebna jest wam ta rezystyna, to białko? You don't need this. Nie, nie potrzebujecie tego. You need to produce more. Dlatego, że musicie energy. Wytworzyć więcej energii. You need to open this door more. I musicie znów otworzyć te drzwi. So this disappears. Tak więc to białko znika. How? W jaki sposób? The gene which produces. Dlatego, że gen, który wytwarza rezystynę, become deactivated. Staje się bierny. It's no longer the need. Nie ma już więcej potrzeby, aby wytwarzać to białko. If you don't use it for long time, a jeśli nie używacie czegoś przez długi eventually czas, this gene is to w końcu disassembled. Ten gen jest nieużyteczny i przestaje funkcjonować. And gene disappears. I znika. Why? Dlaczego? Because it is meaningless. Dlatego, że nie ma żadnej potrzeby jego istnienia. For this particular gene to be there anymore. Nie ma żadnej potrzeby, aby ten gen nadal istniał. Gene respond to the meaning. A gen reaguje na potrzebę, na coś, co ma znaczenie. When there is meaning, gene will be there. A gdy jest znaczenie, jest potrzeba, to wtedy gen może się pojawić, istnieje. I met a diabetic patient. Spotkałem pacjenta chorego na cukrzycę. He was
church elder who was in charge of the finance. On był starszym zboru, a jednocześnie też i skarbnikiem. And he did something bad with the money. I robił coś złego z pieniędzmi. And he was excommunicated. I został wykluczony. Wyklęty, można było powiedzieć. After the excommunication, i po tej ekskomunikacji, he was so stressed and angry. Był tak zestresowany i tak rozzłoszczony, and his iskra was declining, że niestety iskra w jego życiu już przestała się pojawiać. And he was depressed. I pojawiła się depresja. And he did not want to go to any church anymore. I nie mógł już chodzić do żadnego kościoła. And then about 6 months later, aż w końcu 6 miesięcy później, he found out he has diabetes. Zrozumiał, że jest chory na cukrzycę. Guess how he felt. Zgadnijcie, jak się czuł. Uh-oh, God is punishing me. Bóg mnie karze, pomyślał. I deserve this. Zasłużyłem na to. And he said, okay, I'll die. I następnie powiedział, umieram. Well, who can go against God's punishment? A kto może w jakiś sposób oprzeć się tej karze Bożej? And he gave up. Więc poddał się. When you think it is a certain disease is God's punishment. Jeśli chorujecie na coś i myślicie, że to jest kara Boża, disease process is pretty fast. Wtedy ta choroba bardzo szybko może się rozwijać. Because you're afraid. Dlatego, że boicie się. Because you're angry. Jesteście zdenerwowani, źli. Because you're hopeless. Nie macie nadziei. Very low iskra. I bardzo mało jest wtedy iskry. Satan love you to misunderstand God like that. A szatan uwielbia, jeśli wy widzicie Boga w takim świetle. It is logically very logical, isn't it? Z punktu widzenia logiki to robi wrażenie czegoś takiego rozsądnego. You misuse the church money. Wy wykorzystywaliście pieniądze na takie egoistyczne cele. You're excommunicated. Zostaliście wykluczeni. You're angry. Teraz jesteście źli na wszystkich. God is further punishing him. Bóg karze was. He was convinced that he is being punished. I ten człowiek był przekonany, że to Bóg go karał. And if patient believed that way, a jeśli pacjent wierzy w ten sposób, it is very difficult for the doctors to him. To bardzo trudno jest lekarzowi kontrolować objawy jego choroby. Normal patient. W przypadku normalnego pacjenta, they do not connect to their disease and the God. Zwykle nie łączy się ich choroby ze sprawami duchowymi, z Bogiem. Those patients are much easier for the doctors to handle. I o wiele łatwiej jest lekarzowi wówczas pomóc takiemu pacjentowi. If the doctors use some medication, insulin, jeśli lekarz używa jakichś leków, na przykład insuliny, they respond very good. To wtedy organizm o wiele lepiej reaguje. But this kind of patient, ale ten pacjent, no, w jego przypadku nie było takiej dobrej reakcji. Nawet jeśli podawano mu jakieś leki, he thinks, on myślał wtedy, I don't think this medicine gonna work. Ja nie uważam, że ten środek mi pomoże. Because my diabetes is a punishment of God anyway. Dlatego, że moja cukrzyca wynika z kary Bożej. So that's why medicine does not work very well. I to dlatego w takim przypadku te środki nie będą dobrze funkcjonować. That's why the blood sugar control for the physician is very difficult. I dlatego bardzo trudno jest lekarzowi kontrolować poziom cukru we krwi. It's very unpredictable. I trudno jest przewidzieć, jak ten poziom będzie wyglądał. Little children's diabetes, we call juvenile diabetes. W przypadku cukrzycy małych dzieci, cukrzycy młodzieńczej, very difficult for the doctors to control the sugar level. Również jest bardzo trudno lekarzowi kontrolować poziom cukru. Why? Dlaczego? Most children who has this juvenile diabetes is very emotional. Większość dzieci, które chorują na cukrzycę młodzieńczą, to dzieci bardzo wrażliwe. Very sensitive. Bardzo wrażliwe. Very introvert. I są takie są introwertykami. I'll explain that further. Później wyjaśnię wam when I talk about autoimmune disease. Kiedy będę mówił o chorobach autoimmunologicznych. So this man was depressed, angry. Tak więc ten człowiek wpadł w depresję. And the whole disease process is going very fast. I cała ta choroba rozwijała się bardzo szybko. Bad complications. Pojawiły się bardzo złe komplikacje. And he's losing eyesight. I tracił wzrok. His kidney is getting worse. Jego nerki były w coraz gorszym stanie. He developed this nerve problem. Pojawiły się problemy z nerwami. And he lost sensation down the feet. Stracił czucie w stopach. Terrible shape. Znalazł się w opłakanym stanie. Doctors gave up. I lekarze po prostu zrezygnowali, poddali się. Powiedzieli, nie możemy w żaden sposób panu pomóc. He was not responding to medication. Dlatego, że jego organizm w ogóle nie reagował na leki.
Then somebody suggested him to go to. Więc ktoś zasugerował mu, aby udał się to come to New Start. Do ośrodka, gdzie prowadzono program New Start. He came. Więc on przyjechał tam. His name was Clyde. Miał na imię Clyde. Angry man. To był człowiek taki rozzłoszczony. Depressed man. Miał silną depresję. So he came. I didn't know anything about him. Ja nie wiedziałem wtedy niczego o nim. He had the first meal. I po raz pierwszy spożywał tam posiłek. Healthy diet. To była zdrowa dieta. He didn't like it. Ale jemu nie odpowiadała taka dieta. And he decided to go. I zdecydował się wyjechać stamtąd, wrócić do domu. My diabetes is coming from a punishment of God anyway. Mówił, moja cukrzyca wynikła z kary Bożej. I don't think I'm gonna get better. I dlatego uważam, że nie ma szans, żebym wrócił do zdrowia. And I hate this healthy food. I ja zresztą czuję nienawiść do tej zdrowej żywności. And he told my nurse, i powiedział wtedy mojej pielęgniarce, wyjeżdżam. Nurse came to me. Więc pielęgniarka przyszła do mnie. Doktorze Lee. Clyde says he's leaving. Clyde powiedział, że wyjeżdża. I went up. Więc ja poszedłem do niego. Knock, knock. Puk, puk. And he opened the door. Otworzył drzwi. Said, may I come in? Powiedziałem, czy mogę wejść? Said, are you really leaving? Czy naprawdę said, wyjeżdżasz? Yes, I'm leaving. Powiedział, tak, wyjeżdżam. So I sat down. Więc powiedziałem, you know, your doctors. Twoi lekarze zrezygnowali. If you go on this way, jeśli ty nadal będziesz żył w ten sposób, soon you're gonna be totally blind. Wkrótce będziesz całkowicie niewidomym człowiekiem. Your kidney will shut down. Twoje nerki przestaną funkcjonować. And you're gonna be dead. I umrzesz. And she looked at me. Wtedy on popatrzył na mnie. I know. Ja wiem. So I said, więc powiedziałem, you better stay. To lepiej, żebyś został. He said, a on powiedział, okay. Dobrze. So I thought that I was successful. Tak więc wydawało mi się, że odniosłem zwycięstwo. So next day he następnego had dnia breakfast and lunch. On spożywał śniadanie, obiad. He hated that food. Pomimo tego, że odczuwał niechęć told, do tego jedzenia. Nurse again, i znów powiedział pielęgniarce, I'm leaving. Wyjeżdżam. So nurse called me. Więc znów pielęgniarka wezwała mnie i poprosiła mnie, so żebym się z nim zobaczył. Room, więc poszedłem do jego pokoju, puk, puk. And I spoke to him. I znów z nim rozmawiałem. And I say, do you i powiedziałem mu, see, your doorbell, you have this, widzisz, you have this resistance. Ty masz tę rezystynę i dlatego cukier nie może wniknąć do because komórek. You haven't done exercise. Dlatego, że nie ćwiczysz fizycznie. At that time, I didn't know the iskra. W tamtym czasie nie wiedziałem nic o iskrze. You had too much fat. Spożywałeś za dużo tłuszczu. If you keep on eating same food, jeśli dalej będziesz się tak odżywiał and you don't do the exercise, i nie będziesz ćwiczył, you can never get better. To nigdy nie wyzdrowiejesz. No doctors can help you. Żaden lekarz nie będzie ci mógł pomóc. And you're gonna, your eyes gonna be completely blind. I będziesz ślepy. It'll be miserable. I twój stan zdrowia będzie opłakany. Your kidney gonna shut down. Twoje nerki przestaną pracować. And you're gonna have to be on hemodialysis. I wówczas potrzebna będzie dializa nerek. It's dangerous. A to jest bardzo niebezpieczne. You better stay. Tak więc lepiej byłoby, żebyś został. On powiedział, dobrze. Okay, I'll stay. Zostanę. So he stayed. Więc został. And next day. Następnego dnia. He hated food. Nadal czuł nienawiść do tej żywności. He didn't want to do the exercise. Nie chciał ćwiczyć. And he says, I'm leaving. Wyjeżdżam. And he said to the nurse, don't talk to Dr. Lee. I do pielęgniarki powiedział, proszę nie mówić doktorowi Lee. Whenever I see him, I'm scared. Kiedykolwiek go widzę, jestem przerażony. And he said, i powiedział jeszcze. Then he said, then after finishing packing everything. I potem jak spakował już wszystko. And he told the nurse, don't bother even take me to the airport. Powiedział do pielęgniarki, proszę się tym nie przejmować, ja sam pojadę na lotnisko. I called the taxi. Zamówiłem już taksówkę. So don't talk to doctor. Proszę niczego nie mówić doktorowi Lee. But nurse called me anyway. Ale pielęgniarka i tak powiedziała mi o tym. Dr. Lee, he is already packed. Doktorze Lee, on już jest spakowany. And the taxi is on its way. I taksówka już jest w drodze, to pick him up to the airport. Aby zabrać go na lotnisko. And I was angry. I ja wtedy naprawdę się rozzłościłem. And Satan told me, i szatan powiedział mi, you don't need this patient. Przecież nie potrzebujesz tego pacjenta. If you have this patient, jeśli będziesz dalej go miał, he's gonna complain every day. To on będzie każdego dnia narzekał i zrzędził. Oh, there are gonna be lots of problems. I z tego tytułu pojawi się wiele problemów. You don't want to have this patient. Ty nie potrzebujesz takiego pacjenta. Let him go. Pozwól mu wyjechać. I said, that's a good idea. Więc powiedziałem, to dobry pomysł. A little while later, i niedługo potem somebody else spoke to me. Ktoś powiedział do mnie, ktoś inny. My son. Mój synu. Do you know why I sent Clyde to you? Czy wiesz, dlaczego posłałem tutaj Clyde'a? He need to find Jesus. On potrzebuje znaleźć Jezusa.
That's why I sent him. To dlatego posłałem go tutaj. Devil is trying to send him home. I dlatego nie możesz pozwolić, aby on wyjechał. I don't want him. Ale ja go nie chcę. I want him to go home. Ja już chcę, żeby on pojechał. God spoke to me. Więc Bóg znów przemówił do mnie. He needs Jesus. On potrzebuje Jezusa. He need your help. Potrzebuje Twojej pomocy. I said, okay. Więc powiedziałem, no dobrze. God says, go speak to him. I Bóg powiedział, spróbuj jeszcze raz z nim porozmawiać. And I said, wtedy powiedziałem, I told him everything. Ja już przecież rozmawiałem z nim tyle razy. Did I tell him everything? Czy ja już powiedziałem mu wszystko? Yes, I did tell him everything. Tak, powiedziałem mu wszystko. Everything about diabetes. Wszystko o cukrzycy. Everything about complications. Wszystko o komplikacjach. You know? Do I have anything else to talk to him? A czy jeszcze coś mogłem mu powiedzieć? I have nothing more to talk to him. Nie wiedziałem już, co mam mu powiedzieć. Nie było niczego, co mogłem powiedzieć. Everything I talked to him was. Każdego dnia, za każdym razem, gdy mówiłem mu to, co to było. Fact. To był fakt. But I didn't know the truth then. Ale nie powiedziałem mu prawdy. I didn't know what to say. I nie wiedziałem tak naprawdę, co powiedzieć. But God says, ale Bóg powiedział, he need my help. On potrzebuje mojej pomocy. I didn't know what to do. Nie wiedziałem, co mam zrobić. I hated to go to his room and talk to him. Nie chciałem udać się do tego pokoju i znów z nim rozmawiać. Because I don't have a good feeling toward him. Dlatego, że nie darzyłem go jakimś specjalnym uczuciem. I felt like I'm betrayed. Czułem się tak, jakbym został zdradzony. He ignores me. On przecież ignorował mnie cały Because czas. He said he's gonna stay twice. Dlatego, że dwa razy już powiedział, że on nie chce tu zostać. I don't like this patient. A ja nie lubię takich pacjentów. But he need my help. Ale on potrzebował mojej pomocy. Ach, I have no love for him. Nie darzyłem go miłością. So I knelt down in my room. Więc klęknąłem w moim pokoju. I began to pray. I zacząłem się modlić. O Father. O Ojcze. You know I don't love him. Ty wiesz, że ja go nie kocham. I don't care about him. I nie troszczę się o niego. I'm in fact angry. I faktycznie jestem zły na niego. With this kind of feeling in my heart. I z takimi uczuciami w moim sercu. I don't think I can help him. Nie wiem, czy ja będę mógł mu pomóc. See, I need your help now. Dlatego ja potrzebuję już teraz Twojej pomocy. You have to change my heart. Ty musisz zmienić najpierw moje serce. Give me love. Udziel mi swojej miłości. I need to feel the iskra. Ja potrzebuję odczuć wpływ iskry. I need to have iskra to give him iskra. Potrzebuję iskry, aby obdarzyć tego człowieka iskrą. Then it become truth, isn't it? A wtedy to stanie się prawdą. But I didn't know. Ale ja nie wiedziałem. Right now I can explain this way. Teraz mogę to wyjaśnić w ten sposób. But at that time I didn't know. Ale w tamtym czasie nie wiedziałem, co iskrze. All I felt was, wszystko, co odczuwałem, I need God's help. Sprowadzało się do tego, że odczuwałem potrzebę Boga. That's why I knelt down and prayed. I dlatego klęknąłem i modliłem się. So God, Boże, don't forget, nie zapomnij, I'm coming up to his room now. Że teraz zamierzam udać się do niego, do pokoju. On my way, you have to do something. I w drodze, zanim tam dotrę, musisz coś zrobić. So I walk. A więc udałem się tam, przeszedłem. Hurry up. Trochę szybciej. My heart is still cold. I moje serce nadal było zimne. I stood up in front of his room. Zatrzymałem się przed drzwiami do jego pokoju. Knock, knock. Puk, puk. Who is it? Kto tam? And I'm Dr. Lee. Dr. Lee. I don't want to talk to you. Nie chcę z tobą rozmawiać. I was very angry. Byłem naprawdę zły. It's impossible to help him this way. To przecież niemożliwe, aby móc pomóc takiemu człowiekowi. I cannot think of anything else to talk to him. I nic nie przychodziło mi do głowy, w jaki sposób miałbym z nim rozmawiać. And I prayed briefly. Więc szybko modliłem się. God, Boże, I need your help. Potrzebuję Twojej pomocy. Your Holy Spirit now. Twojego Ducha Świętego i to już teraz. It is impossible for me to help him. Bo dla mnie niemożliwością jest, aby mu pomóc. And I pushed the door. I wtedy pchnąłem drzwi. I stepped in. I wszedłem. He looked at me. On popatrzył na mnie. I'm going, he said. Wyjeżdżam, powiedział. I said, it's okay. Więc powiedziałem, w porządku. You can go. Możesz wyjechać. But I sat down. Usiadłem wtedy. And you know what he said? I wiecie, co on powiedział? Okay, dobrze, doktorze Lee. Go ahead. No proszę. Speak to me. Proszę, mówić znów do mnie. He was determined not to be converted again. Więc on był przekonany o tym, że on nie może być człowiekiem, he który może się made up his mind. On już podjął decyzję, not to change, że nie zmieni się. Nie zmieni swoich planów. Okay, doctor, whatever dobrze, you want to say. Proszę mówić, co tylko pan sobie życzy. I'm leaving. Ja i tak wyjeżdżam.
Więc powiedziałem, Boże. So I dropped my head. Więc spuściłem głowę. I closed my eyes. Zamknąłem oczy. God, I cannot help him. I powiedziałem, Boże, ja nie mogę mu pomóc. It's impossible. To niemożliwe. If he need my help, jeśli on potrzebuje mojej pomocy, to ty zrób coś. Zrób coś. Now. I to teraz. Then I raised and opened my eyes and looked at him. Podniosłem głowę, otworzyłem oczy i spojrzałem na niego. What a strange feeling I begin to have. I zacząłem odczuwać coś dziwnego. In my eyes, w moich oczach, he looked terrible. On wyglądał strasznie. Of course he looked much worse. Oczywiście, on wyglądał dużo gorzej. Because for three days he was struggling, you know? Dlatego, że przez trzy dni on zmagał się z całym tym stylem życia. And suddenly, i nagle I felt pity. Odczułem taki żal, litość. This man is dying. Przecież ten człowiek umiera. I don't know where that love came. I nie wiem, skąd ta miłość się pojawiła. I felt warm suddenly. Ale nagle odczułem takie ciepło. Then I hold his hand. Wtedy złapałem go za rękę. I look at him. Spojrzałem mu prosto w oczy. And he was so shocked. A on był w szoku. And he looked at me. Spojrzał na mnie. You know what I said? I wiecie, co powiedziałem? Clyde, you're gonna die. Ty umrzesz. Well, that's what I said before too. A przecież wcześniej też to mu powiedziałem. But this time it Ale teraz was different. Powiedziałem to w zupełnie inny sposób. First two days, podczas tych pierwszych dwóch dni I said, you're gonna die. Powiedziałem, ty umrzesz. Don't go home. Nie jedź do domu. Stay, okay? Zostań tu. That was what I meant. I to był ten inny sposób. But this time, ale teraz all I said was, wszystko, co powiedziałem, you're gonna die. Ty umrzesz. Jesus. Więc on powiedział, I want to die. Ja umrę. I know. Ja wiem. Then he looked into my eyes. Wtedy spojrzał mi prosto w oczy. I didn't have anything else to say. I niczego więcej nie musiałem już mówić. He stared into my eyes. On gapił się na mnie. You know, he said, i wiecie, co powiedział? How come you don't want me to die? Jak to jest, że ty nie chcesz, żebym umarł? I was so shocked. Ja byłem zdumiony. Who spoke to him? Kto do niego przemówił? God speak to him that this doctor does not want you to die. Bóg przemówił do niego, mówiąc, że ten lekarz nie chce, aby on umarł. And he said, how come you don't want me to die? Więc powiedział, jak to się dzieje, że ty nie chcesz, żebym ja umarł? You know, this is strange, he says. To jest dziwne, powiedział. God is trying to kill me. Bóg przecież chce mnie zabić. But you don't want me to die? Ale ty nie chcesz, żebym ja umarł. Why? Dlaczego? You and I have no relationship. Przecież my nie znamy się. Then he said, this is all his, I couldn't say anything. Ja nie musiałem już więcej nic mówić. Then he says, więc dalej on powiedział, aha, teraz rozumiem. Your God, twój Bóg, does not want me to die. Nie chce, żebym ja umarł. I said yes. Więc powiedział tak. It's my God. To jest mój Bóg, powiedziałem. He said, what kind of God you have? Wtedy on dodał, jakiego Boga ty masz? I'm scared of my God, he said. Ja boję się swojego Boga. What kind of God you have? A jakiego ty masz Boga? You know, suddenly, i nagle iskra. Pojawiła się iskra. And God spoke to me. I Bóg przemówił do mnie. Show him. Pokaż mu. Do you know what it was? Wiecie, co to było? It was a story about last supper. To była historia ostatniej wieczerzy. Jesus said, Jezus powiedział, one of you shall betray me. Jeden z was zdradzi mnie. Now all the disciples were shocked. Wszyscy uczniowie byli w szoku. And one by one came. Jeden po drugim podchodzili is do niego. Me? Czy to ja? Jesus said, no. Jezus powiedział nie. Next. Następny. Czy to ja? Nie. All 11 came. 11 podeszło do niego. Jesus said, no. Jezus w stosunku do każdego powiedział Who nie. Was the last one? Kto był tym ostatnim? Judas. Judasz. Judas witnessed that Jesus said no to 11. Judasz wydał w ten sposób takie świadectwo, że to on. Now it's him. Dlatego to musiał być on. It became obvious. I to stało się czymś oczywistym. If you were Judas, what would you do? Gdybyście byli na miejscu Judasza, co byście zrobili w tej sytuacji? Oh, he knows. O, on wie. Then he'll come. Wtedy podeszlibyście. Ja domyślam się, że ty wiesz, Panie, że to ja. That I will be denying, I'll be że to ja zdradzę cię. But Judas didn't do that. Ale Judasz tego nie zrobił. Judas pretend he doesn't know anything. Judasz udawał, że po prostu niczego nie wie. Jesus. Podszedł do Jezusa. Is it I? Czy to ja? Wow. If I were Jesus, I could just gdybym ja był Jezusem, to uderzyłbym go w twarz. But you know what Jesus said? Ale wiecie, co powiedział Jezus? Yes, it's you. Tak, to ty. Do you know what Jesus did right after that? Wiecie, co zaraz potem zrobił Jezus? He broke the bread. Złamał chleb. He said, this is my body. I powiedział, to jest moje ciało. He gave it to Judas. I dał Judaszowi.
Then he poured wine. Następnie wlał do kielicha wina. Then he lifted the cup. Podniósł kielich do góry. And he said, i powiedział: "Drink from this cup. Pijcie z niego. This is my blood. To jest moja krew. To forgive all sins. Krew, która została przelana dla przebaczenia grzechów. Drink from this cup. Pijcie z tego kielicha. All of you. Wszyscy. All of you. Wszyscy. Wow. Including whom? Włącznie z kim? Including z Judaszem. You know? If I were Jesus, gdybym ja był Jezusem, drink from this cup. To powiedziałbym: pijcie z tego. Judah, not for you. Ale nie Judasz. To nie jest dla ciebie. Also Jesus did not do this either. Ale Jezus i tego nie uczynił. Drink from this cup. Pijcie z tego kielicha. Judah, you too. Judasz, ty też możesz pić. He didn't do that. Ale on i tak nie uczynił. But instead, Jesus a zamiast tego powiedział: drink from this cup. Pijcie z tego kielicha. All of you. Wszyscy. Why? Dlaczego? If Jesus says, Judas, you drink too. Gdyby Jezus powiedział: Judaszu, ty też. Then all other disciples will look at the Judas. Wtedy wszyscy pozostali uczniowie patrzyliby na Judasza. What's wrong with him? Co z tym Judaszem się dzieje? Then Judas will run away. Wtedy Judasz mógłby uciec stamtąd. Judas simply send the message. Judasz wtedy mógł odebrać poselstwo. Please, Judas. Proszę, Judaszu. You too. Ty też. Instead of saying, Judas, you too. Zamiast powiedzieć: Judaszu. Isn't that beautiful, Jesus? Czy to nie piękne? Czy Jezus nie jest kimś, kto posiada tę wielką miłość? And he had the tears. I wtedy w jego oczach pojawiły się łzy. And he said, thank you. I powiedział ten chory na cukrzycę: dziękuję. Thank you so much. Dziękuję bardzo. And is this your God? Jeśli taki jest ten twój Bóg. I said, this is my Jesus. I ja wtedy powiedziałem: właśnie taki jest mój you know Jezus. What he said? Wiecie, co on powiedział? I've been in church for 45 years. Byłem w kościele przez 45 lat. I never known this Jesus. I nigdy nie znałem takiego Jezusa, jakiego ty znasz. I said, więc powiedziałem: this Jesus, ten Jezus will heal you. Uzdrowi cię. He broke down and cried. Wtedy on wybuchł płaczem. And he became happy. I był szczęśliwy od tamtej pory. Now he has hope. Teraz miał nadzieję. Now he found out. Teraz odkrył. It was Satan gave him the sickness. Że to szatan sprawił, że on zachorował. It was Satan tempted him to misuse church. To szatan kusił go do tego, aby on wykorzystywał w niewłaściwy sposób pieniądze. He found out. I wtedy odkrył, Jesus still love him. Że ten Jezus nadal go kocha. That's why he sent him. I to dlatego posłał go, to the new start. Aby on stosował ten program new start. He found out everything. I odkrył wszystko. All the truth now. Całą prawdę. No more facts. Nie było już więcej faktów. And he and I become friends. I wtedy zostaliśmy przyjaciółmi. In the United States we become friends, we begin to call the first name. W Stanach Zjednoczonych, gdy zostajecie przyjaciółmi, to mówicie sobie na ty. If you call me Sang, nic on mówił do mnie Sang. Clyde. A ja mówiłem do niego Clyde. Suddenly his appetite changed. I wtedy zmienił się jego apetyt. Doctor Lee, this food is not bad at all. I powiedział: doktorze Lee, ta żywność nie jest taka zła, jak myślałem. Iskra changes your appetite, yes. Iskra zmieniła jego apetyt. I because, może wasz zmienić. Because your appetite depend upon the genes. Dlatego, że wasz apetyt uzależniony jest również od genów. Did you see the monkey, right? Pamiętacie tą małpę? Monkey, you know, eating the charcoal. Te małpy, które spożywały węgiel drzewny. He loved food, he loved to exercise. On teraz uwielbiał tę żywność i ćwiczenia fizyczne. You know, one day, któregoś dnia, when I was sitting in my office, gdy siedziałem w swoim gabinecie, he's shouting, you know, on zaczął krzyczeć: Sęk, Sęk, gdzie jesteś? You know, he was coming into my room. On wszedł do mojego pokoju, utykając w ten sposób. Oh, it hurts. To boli, mówił. Do you know why it began to hurt? Wiecie, dlaczego zaczęło go boleć? He had no sensation. Wcześniej nie odczuwał w ogóle bólu. Because when nerve is regenerating, dlatego, że kiedy nerw they begin to feel terrible pain. Jest regenerowany, wtedy zaczyna odczuwać taka osoba straszny ból. Say it hurts. Thank, to boli. I said, praise the Lord. Powiedziałem: chwała Panu. You're coming back. Your nerve is coming back. Twój nerw jest odbudowywany. He said, thank you God. Thank you God. I powiedział: dziękuję Boże, dziękuję. Then I realized. I wtedy uświadomiłem sobie. Jesus said, "Blessed are those who are mourning." Co znaczą słowa Jezusa? Błogosławieni ci, którzy się smucą. In hope. W nadziei. In love. W miłości. And his eyes coming back.
I jego wzrok teraz był coraz sprawniejszy. He was completely recovered. I całkowicie wrócił do zdrowia. Genes recovered, no more diabetes. Teraz te geny zostały zregenerowane i nie było już cukrzycy. I wrote a letter to the church pastor. Następnie napisał do list do pastora tego zboru, do którego należał. He came back to church. I wrócił do tego zboru. He became a new person. I stał się nowo narodzoną osobą. Isn't that nice? Czy to nie miłe? He sinned. On zgrzeszył. And he got sick. I zachorował. It's a blessing. Ale to okazało się w konsekwencji błogosławieństwem. That's the way he was converted. To był sposób, w jaki doszło do jego nawrócenia. God uses what Satan did. Bóg wykorzystuje to, czego dokonał szatan. All things wszystkie rzeczy together for good. Zmierzają ku dobremu. Amen. Amen.